Policja przestrzega przed zagrożeniami czekającymi w czasie ferii zimowych. Zbliżają się ferie zimowe na terenie powiatu kutnowskiego. W związku z tym policjanci będą szczególną uwagę zwracać na stan trzeźwości kierowców, na dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków na drodze. Będą zwracać uwagę również na stan techniczny, prawidłowe oświetlenie, wyposażenie pojazdów, w tym również obecność tablic ostrzegawczych, korzystaniu zarówno przez kierujących, jak i pasażerów z pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Funkcjonariusze w ostatnim czasie, głównie dzielnicowi, ustalali miejsce zimowisk, półkolonii, które są zorganizowane na terenie powiatu kutnowskiego. Będą tam organizować spotkania z podopiecznymi, ucząc oczywiście bezpiecznych zachowań w trakcie ferii. Jak co roku policjanci na wniosek rodziców oraz organizatorów zgłaszających wyjazdów zorganizowanych grup będą umożliwiać przeprowadzenie profilaktycznej kontroli stanu technicznego i wyposażenia autobusów oraz trzeźwości kierowców. Jeżeli potrzebujemy zgłosić taki autokar, prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonów 24 253 22 25, natomiast po 15.30 na telefony dyżurnego komendy jednostki 253 21 00. Kutnowscy policjanci rozpoczęli również pogadanki w szkołach na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowej i będą spotykać się do końca tygodnia z dziećmi, żeby opowiadać o bezpiecznych feriach.